Żyjesz? Stream, żyjesz? Czy nie żyjesz? Żyjesz? Dobra, żyję. Chyba odratowaliśmy, więc... podziękowanie wielkie dla siostry, która jak zwykle siedzi... Podziękowanie dla siostry, która jak zwykle siedzi na voice chacie. Będę musiał tylko jej limiter dać, może nawet ją zarzucę tutaj, żebyście mogli też słuchać jej paplania. Tak... to już jest, powiedzmy, taki standard. Sprawdzę zawsze, kiedy prowadzę jakieś takie transmisje, czy mam, czy to Helgę, czy to siostrę, czy kogoś sobie na czacie, żeby nie komentował, jeśli coś zepsuje, ale tak. To wracając. Powiem to samo, co mówiłem o Amberce wcześniej. Bo nie wiem, co ucięło, co nie ucięło. Zaczynamy od ascendowania jej. Głównie dlatego, że no... Po prostu pióro postaci możemy w większości. I tak, nigdy nie byłem z tych, co nie lubili jej, czy coś. Dla mnie ona była po prostu okej. Jako, że długo nie dostałem innego pióro, to no... To było dla mnie istota postać. Przy czym teraz Alex Shangling czy coś. I tutaj powiem szczerze, ja byłem leniem śmierdzącym. Nie chciałbym się zarobić. Tak. I chyba dźwięki mi znowu pierdzą, albo mi się to wydaje. Proszę, żeby mi się to wydawało. Na Discordzie nic nie słychać. Okej, na Discordzie nie słychać pierdów, więc jest dobrze. W takim wypadku nie będę przedłużał, ascendujemy Amberkę. Dla mnie na pewno to była postać. Z drugiej strony, te wszystkie kartki. Teraz o tym pomyślałeś. Ja wiem, że to nie jest nic wielkiego. Te kartki szybko odbuduję, ale te wszystkie kartki. A właśnie, przy okazji chwila, o. Dopiero to sobie uświadomiłem, że chyba ten. Ci leciały, jak zresetowałem. OBS-a. Ale tak, te wszystkie kartki. Czy ja jestem gotów poświęcić kartki na Ambur? Nie, nie. Ja nie mogę. Poza tym obiecałeś mi coś. Gdzie jest ten inny gościu? A właśnie, tutaj oni są. Może lepiej byłoby zacząć chociażby od Beneta. Benet przynajmniej jest przydatny na abysach. Jestem już Ambur zacząłem. Bardzo trudno. Będę płakał za tymi kartkami. Kilka tygodni będę je odfarmiał, ale niech będzie. Widzicie ten mój ból. A, za dużo expów? Co robimy standardowo? W taki sposób. W taki sposób, żeby przeoszczędzić jak najwięcej. Ale tak. Właśnie siostra, sprawdź proszę, czy ten transmisja w ogóle żyje, bo może nie żyć. No żyje, żyje. Nie odzywam cię, ale żyje. Właśnie okay, widzę, jak level upujesz Ambur. Okej, okay, dobrze. Skończyłeś. Tak, skończyłem. Chwilowo. Robię, jak mówię, 80-tkę. Potem będę tego żałował, no ale trudno się mówi. Jak to zrobię, to potem następnym będzie Bennett i reszta. Tak. Żeby nie było to, że ich ascenduję, jest, mówię, spowodowane głównie tym, że jestem chciwcem na Wisha. I wiem, że wiele osób... Nie chcesz marnować primogemów. Wiem, że wiele osób by mnie teraz zabiło za to, że ascenduję tylko dla Wisha, no ale... Takie jest życie free-to-playa. A kto tak nie robi? Free-to-playa, którzy słuchają tych, którzy... O, nieźle. Ale tak, fajny pomysł. Free-to-play ci, którzy słuchają marudzeń tych, którzy mają kasę albo wydają raz na jakiś czas nawet. To ci tak nie zrobią. A taki przyjdzie ktoś taki, co wydaje powiedzmy 20 tysięcy dolarów rocznie na Genshin'a i powie ci, słuchaj, no nie rób tego, bo to jest nieopłacalne. No i potem taki free-to-play go posłucha i ma mało wishy. Płaczesz, ma mało wishy. Ja nie znam kilku takich. Nie będę do nikogo palcami wytykał. Ale są tacy. I wydaje mi się, że siostra, że sama też takich znasz. Nie znam. A nie wiem. Nie wiem jakiego bossa polecić. Jakbym miał testować, to bym testował na jakimś z tych takich, których najbardziej nie lubię, ale... Jakich bossów nie lubię, to tym później. Okej, okay, skończyły mi się... kamyki ogniste. To w takim wypadku idziemy do jednego słusznego miejsca, w którym można smażyć alchemiczne kamyki. Inaczej mówiąc, do Mondstadt. I tak. Tutaj szybko skończymy Ambur. Tak, Ambur, za dużo sili Wishera. To wszystko wina siostry. No, ja. Ale dobra. Ja ci pokazałam piękno kupy. Trzygwiazdkowej. Szybciej. I tak, jak już Amber będzie zrobiony, to mówię, robimy Beneta i innych też. Wysyłamy te Wishe wszystkie za pyro grupę, którą udało mi się teraz zrobić. A potem w sumie co? Potem polatam, pobiję i tak dalej.
Zobaczę, co z tego wyniknie. I proszę. Mógł być jednym z pierwszych. Ale cieszcie się. Oto i przed wami Amber na 80. Jej. Teraz marnuje mi 300 niebieskich kartek teraz, żeby jej dać 80 poziom. I wiem, że mogą zostać na 70, ale ją wyjątkowo daje na 80. Specjalnie dla ciebie, siostra. Abys. Abys. Ale musisz umieć do Abysa. Dziękuję. Kto następny? Xianling. Okej. Okay. Xianling. Tutaj muszę zrobić 9 fioletowych. Masz Jun Chili. Mam. Mam to dużo. Ja z tym Chili nigdy nie miałem problemów. I tak, jeśli chodzi o Xianling, tutaj mogę powiedzieć, że to jest... Można powiedzieć mój trochę stary main. Z bardzo, bardzo dawnych czasów. Z kilku powodów. Pierwsze to jest postać z włócznią, a ja osobiście, ja jako ja, uwielbiam po prostu włócznie. I są dobrze przedstawione w jakiejś grze, a nie takie... Nie chcę nikogo urazić, ale powiedzmy Dark Soulsowe dźgnięcie. Żeby nie było, sam jestem fanem Soulsów, więc... No. Ale włóczni tam strasznie nie lubię. Więc tak, uwielbiam włócznie, są dobrze przedstawione, tak są jakieś kostury bojowe i tym podobne. Na Xianling nie ukrywajmy, no... Xianling to jest postać, która ma świetny moveset. Poza tym była bardzo mocna, no i swego czasu z niej korzystałem. Teraz już jest zaniedbana. I tak. Kolejna rzecz to też to, że mam na niej konstelację 6, jak już było wspominane. I wydaje mi się, że warto będziemy przygotować sobie na jakieś konkretne drużyny, teamy, wyzwania. Jak w ogóle poszedł. Poszła czy poszedł Plimo? Geowisze. Nie wiem. Okej. Okay. I tak, tutaj żeby nie było... Zostawię na 70. 80, 90 i tak dalej, to już kiedy indziej się zrobi. Okej, okay, warto wiedzieć. Dla mnie najważniejsze, jak mówię, na razie będzie... przygotowanie jak największej ilości postaci. Przy czym wiem, że... O, witaj Helga. Miło cię widzieć. Przepraszam, bardziej miło jej, widzieć moje twój moje spamienie czat. To zadziałało! Ale tak... Jak widzisz, testuję wszystko. Próbuję ratować sytuację, bo już dzisiaj wykrzaczyło raz tak totalnie, więc no. Tak, jeśli chodzi o sam Xianling, nie jest jeszcze gotowa, ani nic tego typu. Ma być do jakiegoś tam Dragon's Bane'a, badziewnego. Same wszystkie jakieś no, inne rzeczy. No taki był mój zamysł de facto. Bo no, Nahida łatwo tak. Dendro nakłada. Księciu fajny booster. A, chodzi o Hyper Bulma, okej. Okay. Bo nie wiedziałem, o czym mówicie, no ale tak, jeśli chodzi o sam Xianling, lubię po prostu ten moveset. I ogólnie uważam za dobrą postać, ale nie jest jeszcze u mnie przygotowana i nie wiem, czy jest aż taka dobra jak inne. Z czasem może ją przygotuję. A się nie przejmuj mi. Teraz tak, ile mam jeszcze roślin? 32 sztuki. Na Beneta potrzebuję 26 bodajże. To Benik. O. Tak, jego jeszcze dokończę. Tylko na Xinian może trochę zabraknąć. No to... do 50, Xinian do 50, łatwiej będzie. Ona już ma 60 zrobionego. A, dobra. To by niego bym robiła. Tak, tylko właśnie chodzi o to, że tutaj jest taki problem, powiedzmy. Znam to skądś, Airu. Tak, ale wracając, jeśli chodzi o same właśnie te problemy z tym, to że no... Ja jestem bardzo oszczędny, jeśli chodzi o swoje księżyce i przez co, no, mimo tego, że chciałem farmić pióro roślinka jak najszybciej, to no jeszcze nie dofarmiłem. Może dzisiaj jakieś 2 księżyce, 3 będę w stanie poświęcić na to, żeby dokończyć robotę. Heren is a właśnie, pochwal się może poziomem Battle Passa. A w sumie mogę się pochwalić, czemu nie. Ja wiem, że to więc... żadne osiągnięcie, ale no... Tak, po prostu... Wyjątkowo po prostu rzutłem pro roślinę dużo razy i inne takie rzeczy. I też to, że w końcu pamiętam o tym, żeby chodzić do czajnika. To 50 się szybko wbiła, więc jej. Chociaż bardziej chyba chodzi o to, że regularnie trochę zaglądałem zazwyczaj. Może przez to też, że były teraz te eventy, które wymagają od nas trochę więcej uwagi niż dotychczasowe. To jakie ty masz teraz już... jakich archonów masz już, Ahiru? Okażesz chyba, że Jungiego i Ventiego chyba miałaś. Wow. Wow! No,
Bo to dało się zrobić, jeśli się było aktywnym graczem. No. Ale mi się strasznie nie chce niektórych rzeczy robić, dlatego ja mówię, że ja ich po prostu nie zrobię i tyle. Ja naprawdę na przykład gram... czego? A, Raiden i Ziongli. Dobra. A, na przykład czego mi się nie chce? Idealnie, na przykład nie chce mi się biegać za tymi krzaczkami magicznymi czy coś. Jakimi to nie biegam krzaczkami? Za tymi krzaczkami. Ja tak mówię sobie na kwiatki te Leyline Bloomy czy jakoś tak. Kolejny przykład. Nie chce mi się, dajmy na to, nie wiem, męczyć z tym, żeby pójść do kogoś kupić dwie rzeczy u niego w czajniku, to co nie pójdę i nie kupię. A pijaka nie masz, dobra. Ja akurat... Zobacz, wymieniliśmy się bogami, ty masz geoelektro, ja mam dendro i pijaka. Dobra. A Nemo mi wyleciało przez chwilę z głowy. I niestety prawdopodobnie zabraknie mi kartek, co oznacza, że będę musiał zrobić coś, czego nie chciałem robić. Czyli będę musiał użyć księżyców, żeby biegać za kartkami od tych, jak to się nazywa. Tobie ma kartek zabraknąć? Tak. Ty sam siebie słyszysz? Wiesz, ja zazwyczaj wbijam postacią poziom ręcznie. A teraz używam te kartki na byle postacie, których może nawet niekoniecznie będę chciał używać. Użyjesz Wabysia, uwierz mi, Bennett daje wiele. Nie mówię to skończę o Bennecie. Rozumiem. Rozumiem, spokojnie. Ja sercem zawsze będę z tym pijakiem. A, to nie o to chodziło, ale okej. Nie wierzę. Nawet Bennetta nie dokończę. Okej, w takim wypadku wielki... Co? Nieważne, znikomicie nieważne. Dobra, w takim wypadku wielki test postaci na wysokich poziomach bez żadnych artefaktów, bez żadnych sensownych rzeczy, czy sobie poradzą. Ja tak na poważnie wezmę szybko sobie jednego gościa podmienię. Na razie Xinian podmienię po prostu na... Tak, szybko to zrobię, żeby tylko mieć z góry już ogarnięte to i szybko się tym zajmę. Kiedy Fortnite? Helga, za kogo Klega, ty nie uważasz? Ty ja słyszysz? I Fortnite? A tfu, i tyle w temacie. Nie no, tak teraz pomijając takie hejty na Fortnite'a czy coś, ja osobiście nic do tego aż takiego wielkiego nie mam. Fortnite to totalnie gra nie dla mnie. Nie umiem w to grać. Więc no. A Sumeru? Airu? Ahiru? Co jest? Nie, z Ahiru gadam na czacie, chociaż nie na czacie, bo ja do niej mówię, do niego. Przepraszam, myli mi się. Spokojnie, nie jest tak źle i tak jak z jedną istotą żywą. O, widzę, że Helga to wielki Simpsonów. Fan Simpsonów! Tak, widzę, że wielka fanka Simpsonów w końcu wyszła. Okej. W sensie, czy balansować? A! Rozumiem. Mi akurat Sumeru pasuje. Pustynia była fajna. No tak, tak? No, przecież podałaś nazwę gry, którą dzieciaki podbiły świat w Simpsonach, więc jesteś wielką fanką najwidoczniej. Czy coś takiego? Nie wiem, ja się na Simpsonach nie znam, wiem tylko, że taka akcja była, bo tam wujek ze strony mamuśki jest wielkim fanem. Kiedyś się tłumaczył. Rozumiem. Ale pustynia to prawda, pustynia jest przyjemna, mimo że nie umiem maksować żadnych lokacji. Pustynia jest easy. Ale jest przyjemna, o to chodzi. No, ciekawe, którego kawałka. Podejrzewam, że może to być pewien kawałek, którego dużo osób, które znam, nie ma. Bo myślą, że jak się pominie skrzynki w jednym miejscu, to już ich nie odzyska. Ej, już tam wlazłam z powrotem. Nie mówię o tobie, ja mówię o innych. Zapatrzę inne osoby, które tak uważają. Później ci podam z nazw bardziej. Ale tutaj na razie na streamach nie chcę nikogo z nazwy szkalować, ani żadnych innych haseł pośrednich, bo no... Może i tak tu przypadkiem nie to zauważyć, jeśli to będzie. Nie musisz pisać, wystarczy, że będziesz sobie po prostu. Nie musisz, naprawdę. Spokojnie. Jeśli naprawdę... Nawet czaty nie muszą być dla mnie aktywne. Najważniejsze, że jest ktoś tam nawet siedzący cicho za tym ekranem i słuchający moich głupot.
Tak długo jak wiem, że nie jestem wyciszony u ciebie na ekranie, to mi to wystarcza. Jak mówię, ja jestem skromny gościu, ja wiem, że nie jestem zabawny, ja wiem, że nie mam grubego portfela jak niektórzy, ja wiem, że nie mam pomysłu na siebie wielkiego jak co niektórzy i że ja dopiero zaczynam, no ale... Ja w swoim byciu jełopem Stefanem, jak ja się często nazywam w różnych grach, no to sobie radzę po prostu. Ze swoim... Czemu nie mogę zdobyć ani jednego dobrego kwiatka? Bo nie możesz? Bo to jest za dużo? Okej. Okay. Dobra. Szybciej, Wanderer. Nie chcę mi się z tym wszystkim tłuc. Po prostu daj mi ten, jak to się nazywa, to co to jest i tyle. Może użyj Q-Beneta. Taka porada. Aha. A po co? Żebyś bił więcej. Ja będę mam rzucić 400 ataku. No to daj mu jakiegoś wykokszonego miecza. Nie mam. A co nosi twoja Jean? Dual Blade'a. Niestety w nie... takiej sytuacji Ahiru nie pomogę. No to byś musiał zdecydować. I żeby nie było siostra, tutaj nie żartuję. Serio nosi Dual Blade'a, zaraz nawet mogę pokazać. Tylko pokaż, najpierw... pokaż. Najpierw chcę dokończyć tego Bieneta najpierw i tyle. Dziękuję, kolejna postać skończona. Nie wierzę, żeby mi się to udało. To jest już ponad to moje... To zobaczmy, ile mamy wishy na standardzie. Jeszcze Xinyan. Jak Xinyan... Chociaż nie, na Xinyan nie mam ani kartek, ani... ani nie mam weny, żeby księżyce. O, już cię odcięło. A nie, nawet nie tyle, co... Xinyan nawet nie mogę, brakuje mi na nią. No trudno. To trzy postacie, które dały mi w takim razie chyba wszystkie wishy. Oznacza to, że mamy 5 wishy. Czyli ktoś musiał. Wow. Na kimś musiał mieć jakieś odebrane. Ale tak. 5 wishy. 5 okazji na Kwikwi, Kekw albo Mona. Pierwszy wish. Czyżby to był krab? Oczywiście, że krab. Może bądź wielorybem, to kup te 5 życzeń. Nie. Nie zrobię. A jaki krab? Aha, Black Tassel, dobra. Dragon Slayer. I okej. Okay. Trzeci krab. I trzeci krab, którego już mam na R5. Już się nie mylę, więc fatalnie. Uwaga, czy będzie dalej krab? Nadal krab, no. Ja wiem, że tutaj co 10 jest gwarantowanie, że coś nie będzie krabem, no ale bez przesady. Ej, dostałeś najlepszego katalysta. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Co? Sim? Może być Dragon's Bane. Będę miał R3-kę. Okej. Okay. No ja mówiłam, żebyś jednym... wykupił te za pieniądze, ani... Nie zrobię tego. Nigdy. Teraz powiem... Pozwól, Helka, że ci opowiem taką pewną rzecz. Dziennie dostajesz tutaj... 60 bodajże. Dobrze kojarzę? Czy 80? Tak. 60. Tak. 60 punktów. Na jedno potrzebujesz 160. Żeby móc wysłać dziesiątkę, potrzebujesz właśnie 1600. Żeby tyle zbierać, musisz przebiegać przez milion różnych miejsc, podnosić pierdolion skrzynków albo jakieś inne fartowne rzeczy zrobić, jak nie wiem. Poprzynosić zgubione kamyczki do świętych posągów. I okej, okay, fajny pomysł. Zajmijmy się tym. Tego problem jest taki. Pierwszy, obszary, 100%. Drugie obszary, prawie 100%. Wielka cycko. Tutaj nisko i tutaj też nie do końca idealnie, bo trochę mi to pocofało progresy, niestety. Ale tak, potem tutaj wszystko 100%. Większość tych aktywności, które dają... Po prostu te aktywności, które dają dużo tych punktów, w większości już... Chlega, nie wywołuj wojny. To lepszy, no... Nie będę ustronniczo nic, ale powiem jedną rzecz. Ta gra jest lepsza, dlatego że ta gra mi działa, a to mi nie działa. Nawet się uruchomić nie chcę. Więc przykro mi, no...
nie mam nawet możliwości dokładnie przetestować Tower of Fantasy, żeby się wypowiedzieć obiektywnie czy coś, więc subiektywnie mówię, to jest lepsze, bo w to mogę grać. Jeśli mi naprawisz Tofa, to może kiedyś się przekonam. A póki co bijemy Dalblade'em na pierwszym poziomie tego kryształa. Nawet nie wiem po co. Dobra, nie wiem po co takiego, po to robię. No ale wracając. Więc no niestety, nie jestem w stanie tego zrobić. Ale spokojnie, jest jeszcze druga opcja, bardzo przychylna. Za jedyne, powiedzmy, około 460 cebulionów polskich. Można kupić sobie 80 chyba losowań. Też nie pasował. Sprawdź, ile cebulionów polskich kosztuje. Lub cebulionych w parówków amerykańskich, czy jaka to tam jest waluta. Nie mogę tego zrobić. Nie jestem w stanie. Czemu? A nie, na złotówki nie przeliczę, ale ogólnie zobaczyć mogę, dobra. Zaraz zobaczę. Przy czym od razu teraz tak powiem jedną rzecz. Dla tych, którzy tu siedzą, nie przeraźcie się tym, że zobaczycie tutaj coś bardzo ciekawego. Zapewniam wam, że mimo tego, co tutaj zobaczycie, jestem graczem free-to-play i nie żartuję, serio. To, co tam zobaczycie, jest tylko zasługą mojego mordzenia milionowego o problemy do Mihojo. Tak. I naprawdę nie pytajcie mnie, czemu tak to dziwnie się stało i co się stało. Stało się po prostu i tyle. Naprawdę nie kwestionujcie tego, proszę. Bo ja nie mam czasu, żeby opowiadać tej historii. I nie chcę mi się opowiadać tej historii. To ja opowiem. No to tobie ciągle cofało progres i w ogóle, więc zacząłeś marudzić. Jak przez te 2 lata mówili, że nic nie mogą zrobić i boom, nagle napisali. Wiesz co, przepraszamy, masz tu małą rekompensatę, zajrzyj do sklepu. Tak. Dostałem tyle. Tego. I nie wiem czemu usunął bonusa z tego. Serio mówię. Nie kupiłem. Jeśli ktoś mi nie wierzy, możecie sobie nie wierzyć, ale nie kupiłem. Ja na darmówki nie jestem w stanie wydawać, od kiedy mam więcej niż powiedzmy 14 lat. I to nie żartuję, serio. Ostatni raz na jakąś pseudo darmówkę wydałem, jak miałem 14 lat. I to było 20 zł. To była League of Legends? Tak, to była League of Legends. Jeszcze jak grałem. I to był na jakiś skin do postaci. Jeden raz chyba tak prawdziwie. Gwiezdny kluczu, chodź do mnie do świata. Marujesz, że karpi nie ma, a ja właśnie stoję sobie w Inazumie i karpie se pływają. A jak w sensie karpie? Chodzi ci o pufferfisze czy o koi? Pufferfisze. No, okej. Okay. A to przecież jeden chyca. Ale tak. Więc proszę. Inaczej mówiąc, żeby móc zrobić losowanie, teraz wracając jeszcze do tematu Helgi, losowanie jednokrotne, bo nawet na 2 nie starczy, jak tak patrzę. Musi wydać tylko $5. Przy czym spokojnie, jak pierwszy raz kupujesz, to starczy ci na 2 razy więcej. Bo pierwszy zakup każdej wartości daje ci podwójne. Ale tak, tylko $5! Tylko $5! No. Można wiedzieć, co masz na rajdę? Nieźle. Więc no. Ciekawa sprawa. A jeśli kogoś zastanawia, czemu nie przelicza na polski czy coś, to odpowiedź jest prosta, bo w większości przypadków to nie przelicza. Ale u mnie by to przeliczało, dlatego że grę mam za pośrednictwem epicką grą sklepu pobraną. Proszę mi tu nie hejcić epicką grą sklepu. Temat jest prosty, rozdawali jakiś darmowy pakiet gratis do GameMachina, to tam wtedy odebrałem i przez tamto zainstalowałem i tekst mi zostało, że zapominam odinstalować i zainstalować samodzielnie. Dawali darmowy pakiet? Tak, był raz jako darmówkę w jakimś tygodniu dali GameMachina, to po prostu jakiś pakiet. Niewielki, trochę karteczek, kryształków, coś takiego to było. Czym w Prime? A, Jade Spira. Okej. Okay. Mam Jade'a. Chyba na 80, bo ciągle zapominam pójść na domainę. Na Sino. To sprawdź, to może teraz jest. Nie, ja po prostu dzisiaj miałem się skupić na zbieraniu wishy. I ascendowaniu. Dobra. Więc... jako, że te postacie są już gotowe, to teraz następny punkt to będzie Xinyan. Bo chciałbym dokończyć. A potem, jako, że niestety Yanfei odpada, nie będę szedł na Primogiomo Wishapa. Czemu? Ja chętnie z tobą go piję. Ja po prostu nie pójdę, nie mam do niego cierpliwości, nie chcę do niego iść i nie pójdę.
Dobra, to ja sobie robię to, jak sobie poradzę trochę na Jojo i Janach i da... Jeszcze trochę ognistej kostki pobić, po czym... No. Jak skończę mniej więcej pyro, to będzie można zająć się innym żywiołem. Prawdopodobnie hydro, bo mam tego najmniej. Dlatego, że ocean ani jest jakkolwiek akceptowalny. Co? Chcesz pomocy z pyrokostką? Bo mi się przyda. Będziesz mogła dołączyć, ale to za chwilę najpierw jeszcze. Muszę zobaczyć, ile brakuje mi tej. Do tej, do... No jaki tam, no, znowu zapomnienie. Ksinian. Tak, to ksinian. Ok, mam 6 z 20, czyli potrzebuję jeszcze 14, jeśli dobrze liczę. A moja matematyka niestety jest bardzo słaba. Tak, 14. Czyli 7 podejść, ojeju, za dużo. Za dużo, nie. Ja zbankrutuję tutaj. Dzisiaj na moich księżycach. Numerę wymagam poświęceń. Tylko, że ja nawet tego nie chcę, co ty mnie ciągle do tego zmuszasz? Tak, tak, tłumacz się, tłumacz. Nie tłumaczę się, taka prawda, ty mnie tutaj torturujesz, żebym w tej... Te animugierki grał, żebym został wielkim streamerem. Aż tak jakoś ci się po prostu tak normalnie nie chce, czy... Gwiezdny Kluczu, pragnę przypomnieć, że mam twoją transmisję w okienku. A nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Widzę ten helikopter bojowy, który zrobiłeś do Mondstadt, bo ci się nie chciało teleportować. No, ale to wiem, że to jest za wysoka skała, jeśli nie przedostanę w ten sposób. Trudno. Ale dobra. Widziałam ten helikopter bojowy. To może zamiast na razie iść po te bossy, to zobaczę, co mogę zastędować i po prostu pójdziemy po kartki. Tak, chyba najlepszy pomysł. Zobaczmy, jakie mam materiały i ile. Więc tak. Mógłbym chyba Shinobu trochę podbić, albo Heizo, jak tak patrzę. Heizo i Shinobu, dobre postacie. No, sensowne, tylko że nie jestem pewien, czy mam cokolwiek takiego sensownego, w sensie, czy starczy to na nich. A ja, jeśli chodzi o... Masz fajną książkę. Nie o to mi chodzi, czy mi starczy innych materiałów na ich ascendy. Oni Kabuto? Shinobu wymaga Oni Kabuto niby? Nie, na Quid. Ona tak, ale mówię o Heizo. Nie, to właśnie, ale ja mówię ogólnie o innych rzeczach. Więc tak, no, tutaj nie wiem, czy będę mógł komukolwiek zrobić ascendo, czy to wystarczy. Ale tak, Shinobu i Heizo na pewno. A nawet nie wiem, czy mam 4 odebrane, niepotrzebne do niczego. A Sanidai bym chyba też już wykorzystać do ascendu jakiegoś. Barbry. Po co ty to odbierałeś? Co? Nie sam mówię, że nie wiem czemu. Czy ja liczyłem na to, że zdobędę jakąś postać, której potrzebuję? Nie wiem. Ale całej tak. Grze są aż 2, geniuszu. No wiem przecież. Ale tak, dobra. No zamiast tak siedzieć tutaj gadać. Zamiast tak siedzieć i gadać, zobaczmy po prostu, kogo mogę. Kolej nie, bo to wymaga kurczaka. Bejdą? A czemu nie chcesz tłuc kurczaka? Mógłbym w sumie 2 razy Bejdą sobie postać, zrobić. Którą ma wyascendować i będzie po sprawie. Ja, spokojnie, na razie patrzę tylko szybko, kogo mogę. Okej, okay. Simp też mogę, Bejdo. Chociaż tutaj tylko raz. Bejdu na pewno zrobię, bo to jest pierwszy, co znalazłem, tylko że patrzę na inny też. Shinobu mogę raz, co nie wystarczy, żeby mieć coś, ale dobra. Dobra, póki co skupię się na... Okej, dobra. Mam już mniej więcej, widzę trochę postaci, które mogę teraz ascendować na tym, co mamy, więc... zrobię najprostsze, co mogę. Mogę maksymalnie mieć 5. Jeszcze. Okej. Okay. Dori na pewno? Idę próbować się... Czekaj, ile mam, to mogę ją ascendować. Mi tam to różnicy nie zrobi. Dori? A co, jest jakaś... Dobra, mocniejsza? Oddaję jakoś? Czy nie bardzo, bo w sumie mogłabym, ale... Od razu mówię, jeśli to jest takie typowo gadanie, idź, bo to jest meta postać. Do mnie to nie przemawia. Ja i tak będę grał teamem, jaki ja chcę, czy coś. Jakby no jak zacząć go składać. A, czyli dlatego powiem, bo fajnie wygląda, spoko, szanuję. Okej, okay, dobra. Tylko w takim wypadku... A jeśli chodzi o Dori, to okej. Okay. Wezmę ją nawet do drużyny na chwilowo, żeby pokazać jedną rzecz, bo mogę, czemu nie. A wymienię Amber. Pokaż jedyny sposób na poruszanie się. Ale tak. Jeśli chodzi o Dori. Ja mam
Chyba na C1 albo C2. Ale jest tylko jeden... A! Okej. Okay. Ale jeśli chodzi o Dory, jest tylko jeden legalny sposób poruszania się tą postacią. Oto jaki to jest sposób. Wow! Jeśli ktoś uważa inaczej, to przykro mi, ale my się nie dogadamy w kwestii Dory. Ale tak, teraz już bez śmiechów czy coś. Wyposażony w to wszystko. Wyposażony w to wszystko, muszę szybko tylko teraz latać po. Po rzeczach, których normalnie nigdy bym nie zbierał. Widzicie? No po kwiatkach tych na kartki. Ja mówię, ja dzisiaj. Jak myślę, ile ja będę musiał tłuc z bossów czy coś. Aha. A, okej. Okay. To ciekawe, że nic nie robisz, ale tak. Bardziej właśnie niż. Na mnie, sorry. Bardziej niż zbieranie materiałów, to moim najlepszym wyborem będzie właśnie, powiedzmy, pozbieranie tych karteczek i posendowanie co mogę, jak mogę i robienie tych wishy. Jakiegoś dobrego shieldera, myślę. Ningguang shieldera? Niech będzie, nie mam nic lepszego. Ningguang chyba nie jest dobrym shielderem. Gdzieś, okej, okay, nie jest najgorszy, ale wymaga krystalizów. No, na Gaubishopa mi starczy. Czekaj, ty na Primo Gaubishopa idziesz? No, chcę przetestować swoje zdolności. Ej, tak masz tam iść tu chwilę, ja pójdę z tobą! Diona? No właśnie myślę nad Dioną, ty bardziej, że mam zbudowaną. Tak, Diona nie jest najgorsza. No, ja się nawet zgodzę, że jest dobra, ale niestety... Pan Michał ją ukradł. Bo nie mam... Ja nie mam na niej...